Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, ufność, którą pokładamy w Synu Bożym, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o co Go prosiliśmy. Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie. Mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono. Każde bezprawie jest grzechem. Są jednak grzechy, które nie sprowadzają śmierci. Wiemy, że ktokolwiek się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz narodzony z Boga strzeże go, a zły go nie tknie. Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy złego. Wiemy także, iż Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, tak iż poznajemy prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów.